Polski aktor teatralny i telewizyjny, znany między innymi z serialu 40-latek, Zdzisław Łęcki, zmarł 19 października 2023 roku w wieku 90 lat. Smutną wiadomość przekazał Teatr Kochanowskiego w Opolu, z którym aktor przez długie lata był związany. Zdzisław Łęcki posiadał imponującą listę ponad 100 różnorodnych ról w swojej karierze aktorskiej. Wśród nich nie tylko teatralne. Miłośnicy polskich seriali mogą go kojarzyć z epizodycznym wystąpieniem w kultowym serialu 40-latek, gdzie zagrał rolę dawnej szkolnej znajomości Karwowskiego. Choć jego rola była drugoplanowa i epizodyczna, to jedna z jego kwestii wypowiedziana przed kamerą stała się niezapomniana dla fanów produkcji. Słynne słowa "kondycja fizyczna", czyli walka z metryką, do dziś pozostają jednym z najśmieszniejszych momentów z tego serialu. W 1957 roku Zdzisław Łęcki skończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Przez lata był związany z wieloma teatrami, z Teatrem Satyry w Łodzi, Teatrem Ludowym w Warszawie, Teatrem Ziemi Opolskiej i Teatrem imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Grał kapitana w Indyku oraz Florka w Królu Mięsopuście. Współpracował m.in. z Agnieszką Holland, która w 2008 roku była reżyserką spektaklu Aktorzy Prowincjonalni, w którym Zdzisław Łęcki wziął udział. W okresie lat 60. i 70. Zdzisław Łęcki regularnie pojawiał się także w telewizyjnych spektaklach, w tym takich jak Zrzut, Hotel, Iwona Księżniczka Burgunda, Śmierć Iwana Ilicza oraz 40-latek, rola w którym przyniosła mu rozpoznawalność. Dziękujemy za chwilę wzruszenia i inspiracji, które nam podarował. Chcielibyśmy wyrazić nasze najszczersze kondolencje wobec rodziny, przyjaciół i wszystkich tych, którzy mieli zaszczyt poznać tego wyjątkowego człowieka. Napisano na Facebooku Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.